Cześć wszystkim, tutaj Typhoon Sklep 4SG. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ogółku firmy Army, czyli tym bagażu ich nim. Co do pudełka. Pudełko ładne kolorystycznie, z tym ich logo oraz uchwytem. Otwieramy je. W ten sposób. Wyciągamy naszego ołga w dwóch płoczkach od jajek. Drugi kartonik. W prawym kartoniku mamy magazynek. Co do naszego ołga. Nie otrzymujemy do niego ani ładowarki, ani akumulatora, więc musimy je dokupić oddzielnie. Jest to konstrukcja w układzie Ballpark, już widać, kolba jest z tyłu, wprowadzona w Austrii pod koniec lat 70. Co do naszego auga w wersji airsoftowej. Mamy tutaj 80 cm, lekko ponad 3 kg, 200 g. Wykonane tak jak trzeba, czyli na lufa, wiadomo, jest metalowa. To jest polimer, tu jest metal szyny RIS. Luneta o przybliżeniu stałym 1,5 oraz górnych przezienik. Lunetę możemy ustawić tymi pokrętłami. Chwyt standardowy, jak w ogóle, jest trzypozycyjny, złożony, tak rozłożony i tak rozłożony. Ołg nie ma selektora. Naszym selektorem jest spust. Lekko wciśnięty pojedynczy, bardziej wciśnięty ciąg. Mamy zabezpieczony, w ten sposób mamy zabezpieczony. Tutaj widać czerwoną kropkę. Mamy strzał, nie mamy strzału. Mamy strzał. Czerwone niebezpieczeństwo, wiadomo. Mamy tutaj montaż zawieszenia, czy jest to wciśnik. Tak, jest to wciśnik kropek. Wstawiam, że to jest dwustronny i można go sobie jakoś przekręcić. Sporo szyn RIS. Możemy sobie założyć. Jeden kolimator, drugi kolimator, chwyt przedni i granatnik, albo 7 latarek. Na co kto lubi zakładać na szyny, to założy. Również mamy tutaj drugi montaż. Ołg jest naprawdę fajną konstrukcją, jeśli chodzi nawet o osoby leworęczne. Mamy dostęp do komory hop-up. Jest regulowany. Zamek blokujemy z tej strony, w ten sposób. Do tyłu i w górę możemy sobie wyregulować. Możemy sobie również przerzucić na przykład na drugą stronę. Będzie ładnie widać. Z jednej strony, z drugiej. Zaślepka. Czy w oryginale zaślepka od wyrzutu łusek tak wygląda, tylko nie wiem. Nie miałem kontaktu z prawdziwym ołkiem. Jeszcze. Jest to konstrukcja naprawdę modułowa. Bardzo rewolucyjna w tamtych czasach. Możemy sobie bardzo szybko zmienić układ lufy. Odciągamy w tył. Przekręcamy. Mamy lufę. Możemy sobie kupić na przykład krótszą lufę. Tu jest bodajże 509 albo 520, coś około tego. I na przykład sobie krótszą tacę kuba. Również możemy cały zespół zamkowy zmienić, wybijając ten pin. Ściągamy z zestaw z celownikami, na przykład sobie z szyną RIS. Ale no, a raczej będziemy się bawili w tym momencie. Poza tym co do hopka. Jeszcze jak tutaj ładnie widać, jest naklejeczka, w którą stronę hopek jest mocniej ustawiony. Niby pierdoła cieszy. I składamy analogicznie. Jeszcze raz pokażę dokładnie, jak to rozłożyć. Ściągamy w dół. Zabezpieczamy. Tutaj mamy cięgiełko, które ściągamy w dół. Lufę przekręcamy i schodzi w górę. Tu widać, jak w taki sposób to się blokuje. Składamy analogicznie w tą stronę. Z lewej dokręcamy w prawo. Mamy złożone. No i wiadomo, zrzucamy. By dostać się do baterii, musimy ściągnąć z pazura bakę kolby. Znaczy bakę, stopkę kolby. Jest to kawał, jeszcze nawet dostajemy przed łóżkę. Teoretycznie z MOSFETem. Nigdy tego MOSFETu nie używałem tak za bardzo, więc nie powiem, w jakim stanie to jest. Oraz mamy szybką wymianę sprężyny. By dostać się do szybkiej wymiany sprężyny, odkręcamy te dwie śrubki, wykręcamy prowadnicę.
Jest to banalne, więc nie uważam, że tego nie muszę pokazywać. Jest to standardowo gearbox V3, jak to w ołgach, na takim metalowym cięgiełku, który odpowiada za spust. Dobra, podepniemy sobie bakteryjką, w tym przypadku będzie to 11.1, żeby pokazać, jak to działa. Mamy pojedynczy, lekkie wciśnięcie jest pojedynczy, większe jest ciągłe. Fajna szczelność, tak jak przykładam łapę. Producent deklaruje około 380 fps, co za chwilę sprawdzimy. A teraz co do tego MOSFET-iku. Sprawdzimy, czy to coś daje. Oprócz tego, że grzeje się jak cholera. Czy ja wiem? Czyli co? Dajcie sekundę, skorzystam z ciągi. Odnośnie, czy producent coś pisze ciekawego na ten temat? Znaczy, producent pięknie nam tutaj napisał, że jest wzmocnione stalowe zębatki, wzmocnione tło, kierunkowa głowica tłoka, metalowa, metalowe łożyska kulkowe 7 mm, sprężyna M110, no idzie na tym zrobić 450 fpsów, na 110 ktoś potrafi. Nylonowa łożyskowana prowadnica sprężyny i w dużymi literami napisane replika w dużym stopniu odwzorowuje oryginał. No, jest napisane, że jest wyposażona w prosty układ MOSFET. No dobra, niech im będzie w ten prosty układ MOSFET. Nie będę tego rozklejał. No ale tu widać, że tu taki stokowy. Runfet taki ala się na tym wzorował. Dobra, zostawimy z tym, powiedzmy, MOSFETem. Zasypiemy nasz magazyneczek kulkami 0,2. Jakoś generalnie wielkim fanem ballpapów nie jestem. Mało jest konstrukcji, które mi się podobają. Czy do ołga? Mam mieszane uczucia co do tej giwelki. Co prawda, jakbym miał mieć ołga, trochę młodszy byłem, bardzo dużo grałem w Call of Duty Black Ops 1. Tam był aug. Co prawda Black Ops 1 dzieje się w 60-tych, czyli jakieś 10-15 lat przed wymyśleniem w ogóle auga, ale był zwykły aug bez Shenris. Troszeczkę mnie ciągnie, by kupić sobie takiego zwykłego auga właśnie z lunetką bez Shenris od Classic Army. Może kiedyś mi się to ziści. Ale jak ktoś ma fala na sprzedaż, to niech da znać. Kupię. Gotówką. Dobra. Oksy na twarz, chociaż jak już byłem w temacie Black Opsa, to bardziej by się przydało takie okleje, ale awiatory kuźwa kosztują 1500 zł, czyli 3 te repliki praktycznie. Ale dobra, nakręcimy sobie jeszcze high-upa. Dobra, producent podał około 380 fps, mamy 405, powtórzone dwukrotnie. 402, 398. 399, 399, 400. W serii wyszło 398. Not bad. Powiem wam, jak na Chińczyka. I ogólnie jeśli chodzi o armę, nie przepadam za ich replikami. Zacina troszeczkę uraz do Colta. Co prawda Glock nie jest najgorszy, jak się w nim trochę pogrzebie, ale Colt był porażką. No i magazynek zwalniamy tym oto dynksem. Także postaram się pokazać do kamery, ale wątpię, że kamera to szczyta. No tutaj wiadomo, mamy celowniki stałe. Czy będzie widać krzyż w środku celownika? Nie. Raczej wątpię. Jakby wam to powiedzieć, bardzo specyficzny krzyż. Mamy okrągłe, bo jest luneta, krzyżyk i okrągłe i kółeczko jeszcze w środku. Także bardzo mi się przyjemnie z tego celuje. Generalnie w dodatku jest to przybliżenie 1,5-krotne. Jest jakieś w sumie malutkie światło, więc można mieć obydwa oczęta otwarte i ładnie się widzi. Generalnie 1,5-krotne przybliżenie w ołgu. No tak jak mówię, mi się podoba.
Kiedyś widziałem dokładaną do tej samej modu to na jakimś Chińczyku typu AliExpress, GearBest i tym podobne. Z regulowanym przybliżeniem wyglądała jak zwykła wiadoma luneta ta ługowa, a było od 3 do 9. Tam bodajże światło wejściowe było chyba 18 mm. Więc powiem wam, no, tak jak wcześniej wspominałem o tym ałogu klasikarni, może jak go dorwę, to kto wie, może taka lunetka ze zmiennym przybliżeniem ałogowym wyląduje. Trzeba pamiętać do wpinania magazynka, bo można go krzywo wpiąć. Tutaj ładnie go, ładnie, nieładnie go krzywo wpiąć. Także jak idziecie tyłem, on się zahaczy, ale przód nie. Jak wpinacie go przodem, zahaczy się sam. Także jeśli ktoś poszukuje jakiego fajnego ałóżka, wypierdzieliśmy szyny, zalepić to jakimś poksipolem i robimy leko Black Opsa, zapraszam do nas do sklepu internetowego, jak i stacjonarnego, oczywiście do Janaczyk Mediów Społecznościowych. Także bajo!